jak byliśmy w Bejcie tydzień temu. Gdzie? W Bejcie, tam gdzie ja chodzę, ta moja synagoga. Tak. Mhm. To możesz powiedzieć, jak tam odbierałeś, czy ci się podobało, czy nie? O! To jest najlepsza rzecz, co się stało w moim życiu teraz. Że ja mogłem popatrzeć się na taką coś, co istnieje w Warszawie. To pierwszy raz, że coś modernego się zaczęło w Warszawie. Że żydostwo żyje na nowo. Nigdy bym tego nie wierzył. Nie wierzyłem to, kiedy patrzyłem się, o kiedy mnie zawołali tu do pulpit w Nożyku kilka lat temu. Ja widziałem, co się dzieje tam, bo było tylko tych ortodoksów. I starsi ludzie. I widziałem, że to musi umrzeć. Że nie będzie, jak to się nazywa, future, przyszłość. Że nie ma przyszłości tu. Kiedy mój syn sam, ten rabin, mi powiedział o tym... O Bejcie. O Bejt. I Beliak, rabbi Beliak. Ja mówiłem, on powiedział, dlaczego ty się nie dołączysz do nas, żeby pomagać, żeby zacząć. Ja mówię, nie ma przyszłości dla Żydów w Polsce. To wszystko umiera, bo to umrze. A kiedy ja widziałem, co się dzieje tam u was, kiedy śpiewałem w przeszłym tygodniu, w piątek, i widziałem tych ludzi, tych młodych ludzi, a co, największość przeszło na wiarę żydowską, ja nie mogłem tego zrozumieć. To było tak niełatwo dla mnie, kiedy byłem tam z wnukiem. I patrzę się, a ty jesteś model. To świetnie. To największa radość dla mnie jest, żeby coś takiego widzieć. I ja wszystko zrobię, jeżeli potrzebujecie coś, żeby to pomóc. Bardzo ci dziękuję. Ja cię pokochałam bardzo. Bardzo. Jesteś niezwykłym człowiekiem. To jest... To życie jest. To było piękne, jak uczyłeś nas, szaców, śpiewać. Śpiewać? To było piękne. To było ledor wador, z pokolenia na pokolenie. A później Avi, który się dołączył do naszych tańców. Tak, wiedzieliście. I ta kolacja, jakieś coś skromne, co mieliśmy, ale zjedliśmy wspólnie po prostu to, co było. To był niezwykły czas. Niezwykły. Pięknie. A ja tak bardzo płakałam, jak śpiewałeś. On mi powiedział. Ja mówię, dlaczego? Bo to było bardzo wzruszające. Dla mnie to było, ja po prostu słyszałam w tym, co śpiewałeś, ten cały Holokaust, Auschwitz. Mnie to tak ogromnie poruszało, jak rabin Gil powiedział mi, żebym poszła za Bimę podziękować ci oficjalnie. Miałam ściśnięte gardło, nic nie byłam w stanie powiedzieć. Powiedziałam bardzo cicho i po polsku, nic nie mogę mówić. A on do mnie mówi, ale głośnie. Ja mówię, nie. I uciekłam płacząc. To było tak pięknie. Ja widziałam te tańce, widziałam to, co się działo tam. I potem Havdala, co myśmy mieli. Ja to opowiem w całym w Stanach, bo ja jadę bardzo dużo. Nie uwierzą mi. Ja sam nie patrzyłem się na to i nie wierzyłem, że ja to patrzę się na to. A wtedy ty przychodzisz do mnie.
Ja dziękuję wam bardzo. To śliczne. Bardzo śliczne. Muszę cię ucałować na To świetnie. O, nie wiem, czy coś cię widać, czy nie. Nie wiem, czy można widać. Ja też nie wiem. That's good. To był piękny czas. That's great. That's wonderful. Piękny.